Zaraz to puszczę w obieg. To jest, oprócz tego, że akredytacja olimpijska, bez której nie ma mowy o wejściu na jakikolwiek obiekt, to jest to bardzo piękna 3-miesięczna wiza chińska, wielokrotna, która właśnie utraciła ważność 30 września. Mogłem dowolną ilość razy między 1 lipca a 30 września pojechać do Chin. Na tym jest numer mojego paszportu. To jest najważniejszy dokument, który pozwalał przejść specjalnymi liniami wizowymi. I wreszcie, proszę Państwa, po 8 godzinach lotu z Monachium wylądowaliśmy na lotnisku w Pekinie, na nowoczesnym 3. terminalu oddanym w maju tego roku, gdzie po to, żeby odebrać bagaże, proszę Państwa, trzeba pojechać mniej więcej 3 km koleją. Ale bagaże tam za chwilę już były, także one widocznie podróżowały sobie inną kolejką, której myśmy nie widzieli. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, to moje najgorsze przeczucia, jakie spełniły, albowiem, proszę Państwa, było mniej więcej 35 stopni przy widoczności sięgającej mniej więcej 100 metrów, a więc było mokro, gorąco i miało się wrażenie, że się weszło do pieca i ze 40 stopni się czuło.